Już mamy około 35 dni do wyboru, więc jeszcze się muszę ukrywać przed państwem polskim około 35 dni, żeby państwo polskie mnie nie pojmało, nie schwytało, nie odebrało mi mojej wolności, nie zrobiło mi żadnej krzywdy, żadnego kuku, ani nic brzydkiego i te klimaty, ok? Teraz podobno marszałek Grodzki wydał takie oświadczenie, informację publiczną, jakieś orędzie do narodu, czy jakoś tak, że oficjalnie poinformował Przem i Wobec, że coś takiego jak afera wizowa istnieje, więc poczekajmy, jakie informacje będą spływać. Na pewno różne służby międzynarodowe po prostu mają dużo informacji o tym, o tej aferze wizowej i później nowemu rządowi polskiemu przekażą, jak sprawa wygląda. Na pewno strona amerykańska też być może najlepiej o tym wie, że jest afera wizowa polska i tak dalej. No dobrze, więc jeśli chodzi o sprawy polskie, to tak wygląda kraina szczęśliwości i tak dalej. A Polska, Polacy i różni inni obcokrajowcy, którzy żyją i mieszkają w Polsce już dłuższy czas, też tracą na tym, że wiarygodność Polski znacznie spadła. Po prostu wszyscy, którzy mieszkają w Polsce, wszyscy Polacy i obcokrajowcy tracą na tym, że wiarygodność Polski spada przez to. Dlatego jest to bardzo dużego kalibru i nieetyczne przestępstwo, a być może zdrada stanu, właśnie ta afera wizowa. Okej? I zobaczcie, kto to robi. Być może bardzo rozmodlony do jakiegoś Boga nierząd. A ten nierząd pokazuje się w telewizorni, że on jest taki super rozmodlony, że jest etyczny, że robi dobre rzeczy, że bez klęczników nawet klęczy. I tak dalej, i tak dalej. Że do spowiedzi chodzi, że grzechów nie popełnia i tak dalej. Jest to robione być może na pokaz, być może do kamery i tak dalej. A jak widać, afera wizowa, tak z ciekawości, ile lat ona trwała, bo taką aferę to trzeba przygotować jakiś czas, więc są jakieś oznaki i to po prostu widać, że coś w trawie piszczy, ktoś coś szykuje i coś się wydarzy za niedługo. O to chodzi, więc być może wiele osób wiedziało o tym już na początku tej afery wizowej, ok? No. A ze spraw międzynarodowych, to jak już mówiłem, trzęsienie ziemi w Maroko. Było i w części Europy jest dużo ogłoszeń o zbiórkach pieniędzy dla poszkodowanych w Maroku. Powtarzam, w części krajów Europy, a tym bardziej tych, którzy mają większe różne kontakty z państwami afrykańskimi i z tym krajem Maroko,
zbierają pieniądze, datki, darowizny, donation w swoich krajach, aby tą pomoc przeznaczyć dla poszkodowanych w tym trzęsieniu ziemi w Maroko. Maroko Earthquake Appeal. Maroko Earthquake Appeal. Maroko Earthquake Appeal, ok? Więc doszło do tego, kochani, że państwo polskie już szósty rok nęka mnie uporczywie i chce mnie pojmać, odebrać mi moją wolność, uwięzić mnie, zrobić mi kuku, zrobić mi jakąś krzywdę i tak dalej, jednak bez żadnych kwitów na mnie. Dlatego wiadomo, że muszę się skutecznie ukrywać przed państwem polskim. Jeszcze 35 dni do wyborów. Co najmniej tyle muszę się ukrywać przed pisowskim państwem, wcale nie polskim, który tak naprawdę być może nie dba o Polaków. I to można dość łatwo ustalić, samemu poszukać, zrobić analizy, samemu osobiście, okej? Dobrze, to jeśli państwo polskie uwięzi mnie, zabierze mi moją wolność, zniewoli mnie, umieści w jakichś pomieszczeniach za kratami, kajdanki czy coś takiego, to wtedy nie będę mógł pomagać, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, żeby wpłacać pieniądze dla różnych poszkodowanych grup społecznych i ludzi na całym świecie albo na sąsiednich kontynentach. Na przykład ten przypadek jak Maroko. Ponieważ będąc na wolności, to mogę przelewać, przekazywać pieniądze na różne szczytne cele i tak dalej, ale będąc pojmanym przez państwo pisowskie, to wiadomo, że no nie będę mógł robić to, co na wolności, czyli przekazywać pieniądze i tak dalej, co uważam, że jest bardzo dużym przestępstwem dużego kalibru i bardzo nieetyczne. Okej, jest to wyjątkowo podłe, nikczemne i nieetyczne, co robi państwo polskie i uważam, że to jest bardzo duży grzech. Powtarzam, według mnie jest to bardzo duży grzech. Powtarzam, według mnie jest to bardzo duży grzech. Okej? To, co państwo polskie świadomie, cynicznie robi, i jestem przeciw temu, co robi państwo polskie, ponieważ państwo polskie kwitów nie ma na to, co robi. Powtarzam, państwo polskie dokonuje tych czynności przeciwko mnie bezprawnie, nie mając kwitów. O to chodzi, dlatego dzielę się tutaj ze wszystkimi publicznie tymi informacjami, żeby było wiadomo, co robi państwo polskie we Wrocławiu. Powtarzam, trzeba być tego świadomym, co robią urzędnicy państwa polskiego we Wrocławiu. Wrocław to jest takie miasto, gdyby co, okej? Więc chciałem przekazać jakąś dotację, jakąś wpłatę dla potrzebujących w państwie Maroko. No ale jak państwo polskie nęka mnie uporczywie już szósty rok,
Chce mnie pojmać, uwięzić, nie mając kwitów ani dowodów na mnie, no to wtedy wiadomo, że jak będę pozbawiony wolności, to nie będę mógł pomagać ludziom potrzebującym na całym świecie, okej? Pamiętam, że przed zarazą, jeszcze jakiś czas, to tam w Bejrucie, w samym porcie, tam taki duży boom było, potężny boom było w porcie. Port, wiadomo, wszyscy kojarzymy, co to jest miasto portowe, port, urządzenia portowe i te klimaty, to tam właśnie też takie duże boom nastąpiło i taka duża dziura była po tym boom, więc tam jakiś specjalny ładunek, no, ktoś mógł umieścić, skoro takie duże boom i taki grzybek był, taki dziwny grzybek był, jak to boom się zrobiło, że port wyparował, praktycznie cały port wyparował i część miasta wyparowała. Więc no, będę musiał sprawdzić, czy to był taki pierwszy właśnie przypadek, że już w tamtym czasie państwo polskie chciało mnie pojmać, uwięzić, zabrać mi moją wolność. Więc zobaczcie, co przez pisowską głupotę przestępców i siepaczy pisowskich, ile krzywdy międzynarodowej państwo jako organizacja może zrobić, że oni chcą mnie uwięzić bez dowodów na mnie, a ja mam możliwość, aby przekazać wpłatę dla potrzebujących w takich właśnie wydarzeniach, które się wydarzają na świecie od ostatnich 6 lat. Staram się tylko tutaj pokazać głupotę państwa polskiego od 6 lat albo od 8 lat, powtarzam. Chcę wam pokazać głupotę państwa polskiego jako organizacji. Czy to jest dla was jasne? Że państwo polskie nie ma dowodów na mnie. Dlatego też uważam, że to jest nękanie. Tu są panele, tutaj są panele. To są panele, widać. Przy tym jeziorku to są panele, jak widać. Całe rzędy paneli, ok? Całe rzędy paneli. O, trochę tych paneli tutaj jest, ok? Dobrze, więc państwo polskie bez kwitu, bez dowodu chce mnie pojmać, zabrać mi moją wolność i nie wiadomo, jaką krzywdę mi zrobić. Wiadomo, że ja tego nie chcę i mam wyrobione zdanie co do państwa polskiego, że to jest pisowska organizacja przestępcza, która przestępstw dokonuje i to w biały dzień na mnie od 6 lat. Na rozkaz bandyty międzynarodowego Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska, Wrocław, powtarzam. Rozkaz wydał znany, groźny bandyta międzynarodowy polski Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska, lat około 54, szczupła, niskiego wzrostu, długie włosy, nosi okulary. Wrocław, ścisłe centrum Wrocławia, a tym bardziej Wrocław, ulica Podwale 30. Powtarzam, Wrocław, ulica Podwale 30. Jest to budynek sądów rejonowych we Wrocławiu. Powtarzam, jest to budynek sądów rejonowych we Wrocławiu. Pierwsze piętro, pokój 168. Sekretariat, Wydział Pierwszy Cywilny, Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, powtarzam, pierwsze piętro, pokój 168, sekretariat,
Sąd Rejonowy Wrocław, Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Tam można podejść i z tym bandytą międzynarodowym porozmawiać na korytarzu. I... No i porozmawiać z nią. Dziękuję.